Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam Was ponownie w grze Fallout New Vegas. Dla Was jest to kilkudniowa przerwa, dla mnie kilkusekundowa. Idziemy do Ringo, aby oznajmić mu, że jesteśmy gotowi do obrony Good Springs. I musimy przygotować się do walki. At least six, Joe Cobb included. They look pretty mean. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Możemy zatem ruszać. Ja przygotuję sobie jeszcze tylko broń. Dziękuję oczywiście wszystkim za komentarze, jakie pojawiają się pod odcinkami. Nie wszystkie jestem w stanie na bieżąco przeczytać, ale uwierzcie mi, że dość uważnie je śledzę. Weźmiemy sobie może wiatrówkę. Chyba obecnie lepszej broni nie posiadam. O, tylko 12 pocisków. Może być trudno. Zobaczymy jednak, jak wesprą nasze zmagania tutaj mieszkańcy miasteczka. Ci, których udało się zgromadzić, już czekają na stanowiskach. I mamy już przeciwników. Skorzystajmy może na początku z systemu VATS. No, ta nasza broń chyba nie będzie im robiła zbyt wielu obrażeń. Tu mamy szefa. Ja raczej skupię się na celach nieopancerzonych. No, ta broń chyba nie jest najlepszym wyborem. Weźmy karabin na gryzonie, on może będzie nieco bardziej skuteczny. Ciężka przeprawa. Tam mamy luzaka Pita, który również zdecydował się nam towarzyszyć. Może zajmijmy się głównym naszym przeciwnikiem. Niestety coś się tutaj złego dzieje z systemem VATS. Joe Cobb pada. Dzięki temu reputacja w Good Spring rośnie. Jesteśmy teraz lubianym człowiekiem, a kajdaniarze stwierdzili, że jesteśmy wyrzutkiem. Zabierzmy sobie wszystko, co się tylko nadaje. I know they'll understand once I explain things. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan Camp. Przy okazji, od Ringo otrzymujemy kilka informacji, tak aby móc dalej ruszyć z wątkiem głównym, ponieważ na razie nie cierpimy na nadmiar gotówki, czyli kapsli. Pozbierajmy wszystko, co tylko się da. Może ktoś zechce to od nas kupić. Tu zebrane miało być 6 tych kajdaniarzy. Może moja rola w tej walce nie była największa, ale mamy jeszcze niezbyt mocno uzdolnioną postać. Niewiele punktów umiejętności przydzielonych. Poza tym, jak widzieliście, broń również nie należała do tych najwspanialszych. Chyba wszystko. Tutaj dwóch. Trzeci, czwarty, piąty, szóstego mi brakuje. Może gdzieś
tej strony będzie. Może luzak Pit go ustrzelił. No cóż, nie ma. Przeładujmy sobie broń i zrobimy porządek w ekwipunku. That ought to keep things settled for a while. Hope it stays that way. Keep your gun wasteland. Krótka rozmowa z luzakiem. Hey. Zapewne sami będzie coś od nas chciała. Powinno powodować gangs, aby unikać dobrych springs w przyszłości. Sure. What do you want to know? Southeast of here is Prim. Can't miss it. Since it has the giant old roller coaster right in the middle of town. The NCR's got an outpost there. If you follow the road north, you'll eventually hit Sloan and Quarry Junction. They mine rocks or something, but I heard they got troubles lately. I wouldn't head that direction if I were you, though. Got critters up there that don't take kindly to getting shot. The new California Republic. Bunch of settlers and soldiers coming. They can be right put... Not that I got a... Well, they're protecting their own. They've been holding off. Te kwestie dialogowe nie wnoszą zbyt wiele do fabuły, dlatego przeklikuję je szybciej. Got a funny name. Call themselves Caesar's. I hear rumors, that's about it. A teraz słów kilka o Legionie Cezara. Around here, mostly coyotes and geckos. The geckos aren't... Stick to the roads when you can, and steer clear of the hills north of Good Springs. The critters up there are big and poisonous. If you want to know anything, sure can. Take the road and off the road. Not in Good Springs, no. But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't able to crack with dynamite. If you want to take a shot at it. Oh. Well, go ahead and keep the stuff I gave you anyway. Safe, o którym mówi Sani. Udało nam się już otworzyć w poprzednich epizodach. Until next time. Podziękujemy jej za to, co nam dała, a czasopismo zwiększające możliwość otwierania zamku przyda się w późniejszych etapach. Przy okazji zerknijmy sobie na nasz ekwipunek. Załóżmy sobie kapelusz, czapka baseballowa raczej nie będzie przydatna. Kombinezon Krypty 21, z której pochodzi nasz bohater, daje plus 2 do retoryki. Na razie nie będę zmieniał tego pancerza. Zwykłe ubrania też nie będą nam raczej potrzebne. Co my z uzbrojenia mamy teraz? 13 dynamitów, karabin na gryzonie. Ten jest w lepszym stanie. Jest też strzelba jednostrzałowa. Pasak tym raczej nie będę walczył. Wiatrówkę będziemy mogli spokojnie sprzedać. To chyba ta broń, którą na samym początku w samouczku strącaliśmy butelki. Mamy już trochę wspomagaczy. Tutaj są gazetki, śmieci. Śmieci przydadzą nam się później do tworzenia amunicji. Amunicja na tym poziomie trudności, na którym obecnie gram, na szczęście nic nie waży. Możemy zatem nosić jej spore zapasy, o ile będzie taka oczywiście możliwość. Zajrzyjmy jeszcze do skrzynki. W skrzynce nic obecnie nie ma. To jest chyba sklepik dokładnie. Sprzedamy to, co nam zbędne i możemy ruszać w dalszą drogę. That was a hell of a fight. Zobaczmy. To na sprzedaż. Strzelbę jedną sobie zostawimy. Tasa sprzedam, wiatrówkę też. Dobrze, że gość ma spory zapas
gotówki, którą oczywiście, chyba to po raz kolejny powtórzę, są w grze kapsle. The leader was a New Vegas type. Typical. Twice. Posłuchajmy, co ma Chet do powiedzenia. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gamora. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice, behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, you don't want to be causing trouble on the strip. I'm afraid I don't know much myself. Mr. House has got his own casino, Lucky 38, but nobody goes in or out except his robots. The other casinos follow Mr. House's rules, so I guess that makes him the leader of New Vegas. As far as I know, nobody's ever laid eyes on the guy. I think that robot who pulled you out of the dirt belongs to Mr. House. If Mr. House is looking after you, it's got to be a good thing, right? They're tough sons of bitches. Mean, but not crazy. They'll leave you alone unless you got something they want. The Great Khans deal in illegal chems. There's a good chance that most chems you come across were made by Great Khans. Mamy zatem pierwszy gang handlujący, można by powiedzieć, narkotykami w grze, to oczywiście wszelkiego rodzaju mentaty, odlot, wygrzew i tego typu rzeczy. Z Ringo już chyba nie będziemy musieli gadać, ponieważ nie jesteśmy ranni. Doktorek również nie będzie nam do niczego potrzebny. Pora zatem zerknąć na mapę i zobaczyć, co nas dalej czeka. Udało się już dzięki rozmowom z naszymi sojusznikami odkryć kilka miejscówek. To jest zadanie główne. Tutaj jeszcze coś zostało? Nie, te zadania są już chyba zakończone. Mamy zatem tylko zadanie tędy poszli, czyli szukamy gościa w marynarce, który próbował nas posłać do piachu. Czy uda nam się jeszcze z osobnikiem pogadać? Nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Ruszamy. Tak jak wam wspominałem, będę się starał jak najmniej wycinać, jeśli byłoby dużo spokojnej wędrówki. Ten fragment będzie wycięty. Zapomniałem sprawdzić, czy sklepikarze mieli zestawy do naprawy broni. To bardzo się nam przyda. Obecnie broń jest jeszcze w dobrym stanie, ale gdy się zepsuje, stanie się kompletnie bezużyteczna. Napijemy się wody i możemy ruszać dalej. Martwe gekony, które ubijaliśmy w trakcie zadań. Samouczka wspólnie z Sunny. Mam nadzieję, że tutaj nic mi się złego nie stanie. Mamy ogniska, zobaczę, czy da się coś wytworzyć z tego, co mamy. No niestety. Mamy jeszcze zbyt mało składników, dlatego ruszajmy dalej w poszukiwaniu czegoś sensownego. O, żelazko. Gdybyśmy chcieli wyprasować sobie koszulę, będzie niezbędne.
Ale chyba nasz bohater nawet nie ma koszuli. Otwierajmy sobie białe pokrzywy. Mówiąc szczerze, nie pamiętam już, do czego służyły poszczególne składniki. Warto jest zatem zbierać wszystko, co tylko wpadnie nam w ręce. O, mamy Gekona. No, siema Gekon. O, nasza broń nie zadaje jakichś mega obrażeń. Gekon przybiegnie z powrotem. Przeładujmy sobie. Jak widzicie, na razie walka w moim wykonaniu wygląda dość komicznie, ale nie posiadając lepszej broni, tak to niestety na razie będzie się prezentować. Zobaczmy, czy były tu jeszcze jakieś ciekawe roślinki. Na razie same białe pokrzywy. Pokazał się czerwony znacznik symbolizujący przeciwnika. Pewnie jakiś kolejny zwierzak. Muszę pamiętać, że drogami poruszają się karawany kupców, które czasem atakowane są. Jest to z jednej strony możliwość skorzystania z obrony, a z drugiej, gdy jesteśmy na skraju swoich punktów wytrzymałości, taki niespodziewany atak w okolice karawany może również nas pozbawić życia i wymusić wczytywanie gry. No, tu mamy jakieś składowisko śmieci radioaktywnych. Jak na razie nie mamy życzenia świecić niekoniecznie przykładem. Pomińmy to sobie. I stajemy u wrót pierwszej ludzkiej osady z przepiękną kolejką górską, która zapewne i tak już nie działa. Zerknijmy może w zadania. Swój znacznik usunę. O, kolejny Gekon. Siema. Młody Gekon łowca. Chyba jakiś lepszy. Gdzie on mam uciec? Skoro już zmarnowałem nabój, to nie pozostawimy tego tak. No, to nam się Gekon poskładał. Mamy też jeszcze jakieś muszysko. Mucha mięsna. Zatem mamy bardzo niskie szanse na trafienie. Chyba prościej będzie nawet tak. Muszka nam się wystraszyła. Ale skoro na nią zużyłem już pociski, to trzeba będzie dzieła dokończyć. O, widzę, że muszek jest tu trochę więcej. Bardzo długo trwa ładowanie tej broni. Poza tym nie mamy też umiejętności, które by nam to pozwoliły przyspieszyć. Mucha czymś w nas strzeliła, można by powiedzieć, nas opluła. No, tutaj nam się chyba troszeczkę coś zbugowało. No, puszka, nie uciekamy. Piękny strzał w locie, aż ją cofnęło. Pozbieramy sobie mięsko. O, siema Gekon. Czegoś ty tu chciał?
Jako łowca. No, kończy nam się amunicja niestety. Gekon poskładany. Muszkę do zebrania. Wracamy na drogę i jeszcze w tym odcinku zobaczymy, co trzeba będzie tutaj w okolicy zrobić. Nigdy nie pamiętam, czy te roślinki da się zbierać. Dzięki dotarciu do nowej lokacji odblokowaliśmy opcję szybkiej podróży, która niewątpliwie znacznie ułatwi nam dalszą grę, a co najważniejsze, skróci czas podróżowania pomiędzy punktami kontrolnymi. To oczywiście tak zużywa, że tak powiem, odrobinę czasu, ale lepiej tak korzystać z szybkiej podróży. Jesteśmy w mieście Prim. Convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. Żołnierz sugeruje, abyśmy wracali, ale nie takie jest nasze zadanie. We'd love to, but they don't fall under NCR jurisdiction. Even if they did, we're in no shape to protect them. Niestety Republika Nowej Kalifornii jest, mówiąc delikatnie, nieco samolubną frakcją. Jeśli coś nie należy do nich, to nie będą się wtrącać, nawet jeśli chodzi o obronę cywilną. W podobnym stylu jak on podchodzi do mieszkańców, odpowiadamy mu, że mimo niebezpieczeństwa damy sobie radę, a nim wkroczymy do miasta, jeszcze coś sobie zjemy. Mamy tutaj stek z Gekona, który niestety dodał nam odrobinę radiacji. Ta nie powinna być problemem. Wybaczcie dźwięk telefonu. Mam nadzieję, że nie będzie on mi mocniej uprzykrzał nagranie. Pozdrowienia oczywiście dla osób, które na streamie przebywały w momencie, kiedy wymieniane były tak zwane gorące SMS-ki. Pozdrowienia również dla autorów tychże wiadomości. Przeszukajmy sobie na razie tą część, może tutaj w tych zwałach gruzu znajdziemy coś ciekawego. Nas oczywiście najbardziej interesować będzie amunicja. Na broń raczej nie ma co liczyć. Metalowe garnki raczej nie będą nam potrzebne. Odjedźmy sobie. Poruszę. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. What's your business? We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correctional facility. As you can probably tell, we aren't doing the kind of job we could be doing. The mission isn't a problem. The problem is with supplies. Convicts are better armed and organized than our intel initially suggested. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. Most people just call it NCRCF. That's NCR Correctional Facility. A little bit ago, the convicts there staged a coup, killed the guards that weren't able to escape, and have been ransacking the area since then. Myślę, że kiedy nie będę nic mówił podczas kwestii dialogowych, będzie lepiej. Jeśli macie odmienne zdanie, oczywiście czekam na wskazówki od was w komentarzach. Chciałbym, aby serię przede wszystkim wam się lepiej oglądało. Kwestia komfortu mojego grania jest, że tak powiem, drugorzędnym problemem. They're taking to call themselves powder gangers.
mostly because they've taken to using the explosives meant to clear boulders as weapons. They got organized faster than I would have thought, most of them at least. Thankfully, the small group in town here seemed to have split off from the main force, so they aren't getting anything in the way of support. I have some free time. Ask away. Mam inne pytania. Sir. Do widzenia. To jest akurat ciekawe w tego typu grach. Ale cóż, nie zawsze od razu wszystkie kwestie dialogowe są dostępne. Żołnierz nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Zobaczmy, co jest w drugim namiocie. Zobaczcie. Pusto trochę pewnie amunicji, ale nie będziemy. Republiki Nowej Kalifornii okradać. A może to będzie dobre ujęcie do miniatury. Choć nie wiem, czy miniatury nie będą ujednolicone dla całej serii. Wszystkiego. Przekonacie się wy jeszcze przed odcinkiem, a ja mam zagadkę. Chcę jego nagrywania. I'm from Hub originally, but it's sir. Historia życia tego żołnierza mi zapewne była interesująca, ale nie dla nas. Nie, ruszamy dalej. Łóżeczko polowe, gdybyśmy mieli ochotę się zdrzemnąć. Niestety nigdzie nic dla nas nie ma. No, z tych skrzynek raczej też nie możemy nic sobie pożyczyć. Tu dobrze widzę, są miny. Trzeba będzie zatem nieco pokombinować. O! Mina nas niestety uszkodziła. Cały czas mam jeszcze włączony samouczek. Musimy skorzystać z torby lekarskich. Nie wiem, czy z tym paki leczą zranione kończyny. Martwi mnie niestety bardzo mały zapas amunicji. Jak dowiedzieliśmy się od żołnierzy RKN, RNK, przepraszam, miasto jest opanowane przez bandytów. Jeden niestety dość mocno dał się nam we znaki, rzucając w nas dynamitem. Muszę jeszcze dokładnie poczytać tak zwaną klawiszologię. Poustawiać sobie pod przyciskiem bronię oraz steampaki. W tym odcinku niestety jeszcze nie będzie to wyglądało najsprawniej. Jeszcze jeden steampack się przyda. Pomyliłem klawisze. Ten gość chyba będzie łatwiejszy do trafienia. W ten sposób, oj! Cała seria w powietrze. Broń nie jest zbyt skuteczna na długi dystans, dlatego trzeba go było maksymalnie skrócić. Zabierzmy sobie. No, w zasadzie nie mamy jeszcze zbyt wiele bagażu, to
Zabierajmy wszystko, co tylko jest możliwe. Każdy kapsel się przyda. Skończył się niestety czas działania Steampacka, co symbolizuje takie ciekawe rozmycie ekranu. Moim zdaniem jedna z przyjemniej wykonanych rzeczy w tej grze, nadająca jeszcze bardziej postapokaliptycznego klimatu do całej rozgrywki. Skrzynia na amunicję. O, całkiem spory zapas. Mamy też przegląd wojskowy. Lekturkę na długie, zimowe, postapokaliptyczne wieczory. No, a tobie co? No. I raczej nie jesteś zbyt rozmownym trupkiem. Ale udało nam się znaleźć przedmiot, który przyda nam się później. Osoby, które śledzą serię od samego początku, wiedzą, że nie jest to moje pierwsze podejście do gry. Mam nadzieję, że teraz uda się grę skończyć przy oczywiście waszej pomocy, na którą oczywiście liczę. A tymczasem mija nam 30 minut nagrania, dlatego żegnam się z wami. Kolejny odcinek rozpoczniemy w tym oto miejscu, nim zakończymy nagranie. Przejdźmy jeszcze przez tą pierwszą kwestię dialogową. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years. I'm a trader primarily. For what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Sure. To tyle zatem w dzisiejszym odcinku. Na kolejne zapraszam już wkrótce. Przypominam również, że od waszej aktywności pod filmami zależy częstotliwość pojawiania się nowych odcinków. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!